Witajcie na kanale Kwasogranie. Rozpoczynamy kolejny sezon w Ekstraklasie. To jest już trzeci sezon za Franka Kole w zespole Puszczy Niepołomice. Zobaczmy, jak wyglądają statystyki. Kluby 1-0 niestety zwycięstwo. Najwyższe zwycięstwo 5-0 z Wartą. Najwyższa porażka 5-1 z Legią Warszawa. 79 meczy, 33 zwycięstwa, 19 remisów, 27 porażek. 147 bramek strzelonych, 132 bramki stracone. No, sporo, sporo, ale zobaczmy tak. Pierwszy sezon, który rozpoczęliśmy, siódma pozycja w lidze. Drugi sezon, który mieliśmy przyjemność grać, piąta pozycja. No i teraz liczymy w tym sezonie na pudło, na podium. Mam nadzieję, że się to ziści. Jaki skład wyjdzie na mecz z Widzewem Łódź? Postawimy na banku, będzie Amofa, Żyro, tutaj Verdong, Pyrka, na bramce Labrowicz, Lepęko, Kondzior, Allen, oczywiście Aladin. Chciałbym tutaj zobaczyć oczywiście Exposito, ale Aladin jak najbardziej na ławkę rezerwowych. Odegar, Hinokio, wydaje mi się, że tutaj Struski na ławkę rezerwowych. No i czy potrzebujemy jeszcze na jednego napastnika? Nie, jak coś mamy Pawłowskiego i to Pawłowski wtedy zastąpi jednego z napastników, gdy będzie taka potrzeba. Jak widzicie, widzę Łódź, Terupowski. My cały czas o nim kiedyś, jest cały czas na naszym radarze, cały czas mamy go w pamięci, że może kiedyś się do nas dołączy. Rodnicz, bardzo dobry napastnik, ostatnio nam sporo krwi napsuł w tamtym sezonie. Liczymy na to, że Allen i Lebeum tutaj wygrany przygotowań turnieju przedsezonowego. Piłkarz, który jest spisany, był spisany na straty. Zobaczymy, czy to jeszcze będzie wchodziło w grę po tych pierwszych spotkaniach. Piłkarz, który był spisany na straty, no, wchodzi przebojem do pierwszego składu i rozpoczyna mecz o bój w Ekstraklasie, o pudło. No to To jest ciekawa historia. Kupiony zawodnik troszkę z przymusu, z widzimisię trenera, taka decyzja bardzo na szybko, żeby wzmocnić kadrę bez większego przemyślenia. Amofa teraz świetnie przejął tą piłkę. Listowski poczekał, jest Pyrka, Listowski, jest Lebeum właśnie. Lebeum do Verdonga, Verdong, czeka Verdong, dobra piłka do Exposito, no i zatrzymywany Exposito przez piłkarzy Widzewa Łódź. Muszą teraz spokojnie jeszcze raz piłkarze Puszczy przejąć tą piłkę. Widzew Łódź atakuje, rozciągnął grę na skrzydłach, Amofa, znowu w pole karne wchodzą piłkarze Widzewa. Robi się niebezpiecznie, ale na szczęście piłkarze Puszczy mają na razie ten mecz pod kontrolą. Listowski, obrót, to zagranie do Pyrki, Pyrka, delikatna wrzutka do Exposito i była szansa w 13 minucie na zdobycie bramki. Piękna wrzutka Pyrki, dobre wejście, zabrakło celności przy tym strzale. Juniors. Lebeum. I Labrowicz. Fornalczyk. To jest też zmiana. Fornalczyk przeszedł na lewą stronę. Tutaj za Pawłowskiego. Dobrze, że ta współpraca się układała z napastnikami, więc wykorzystujemy tą zmianę. Fornalczyk.
Fornalczyk, ekspogoń, Fornalczyk do Exposito, Exposito i mamy rzut rożny. 22 minuta. Był jednak spalony. Exposito na pozycji spalonej. Teraz walka o piłkę piłkarzy Widzewa. Na szczęście wszedł w to wszystko Lebę. Przejmuje podanie. Dobrze prowadzi futbolówkę Lebę. Listowski, Allen. No i niestety bramka nie została zdobyta. Lahasani ma piłkę przy nodze i rozpoczyna atak. Werdonk musi wracać. Lahasani świetnie się rozpędza. Przymierzył Rodnicz i na szczęście Labrowicz nie miał większych problemów z odebraniem tej piłki. Teraz Banku do Fornalczyka. Fornalczyk, piłka do Alena. Allen bez większych kłopotów. Allen do Listowskiego, który jednak był pod kryciem i nie zdążył przejąć tej piłki. Teraz Fornalczyk próbuje ją szybko odebrać. Tak jak mówiłem, to będzie domena naszej drużyny, czyli szybki odbiór piłki, od razu próba rozegrania tej futbolówki do przodu. Musimy się skupić, żeby odbierać tą piłkę od razu, gdy ona wchodzi na naszą połowę, żeby tutaj mieć troszkę czasu na reakcję, żeby nie dopuszczać do takich sytuacji, gdzie piłkarze Widzewa cały czas są w naszym polu karnym. Teraz jest rzut rożny, troszkę to ostrzejsze było, ostrzejsza próba odebrania piłki. Labrowicz, no i niestety pierwsi tracimy bramkę. 37 minuta, Widzew Łódź, kapitan Widzewa zdobywa bramkę. Kun no, przełamuje ten wynik w 37 minucie. Puszcza atakowała, Widzew zdobywa gola. Tak to czasem bywa w piłce. Banku. Dobrze, teraz Banku prowadzi grę. Chciał chyba sam ze sobą zagrać Banku, bo tutaj nic nie udaje się skurać. 41 minuta. Doskakują od razu piłkarze Puszczy, próbując szybko odebrać futbolówkę. To się jednak nie udaje. Rodnicz. Będzie tutaj wrzutka w pole karne. Jest zawodnik Widzewa na pozycji. No tutaj musimy większe skupienie w tych atakach, ponieważ no, na razie nie jest dobrze. Listowski, przegrywamy po pierwszej połowie 1-0. Szukamy cały czas wzmocnień. Na ławce rezerwowych zabrakło Otuliego. Jest Aladin, ale Otuli jeszcze nie dostanie w tym spotkaniu szansy. Fornalczyk znowu przebojem próbuje dostać się pod pole karne. Jest Listowski uderza. No i tutaj jest zbyt czytelny ten strzał, żeby pokonać bramkarza Widzewa Łódź. Rawnas na bramce. Jest Exposito do Banku. Zejście do środka. Jest Allen, to może być jego pierwsza bramka w barwach Puszczy Niepołomice. 52 minuta. Mamy remis. Bardzo dobre wejście Alena. Zobaczmy to jeszcze raz. Banku do Alena tutaj zgubił krycie. Znalazł sobie pozycję, choć Listowski był jeszcze na czystej pozycji. Pewnie oczekiwał tego podania, ale na szczęście Alen skierował piłkę do bramki. 52 minuta. Czy zaczniemy ten sezon od wygranej? Wszystko zależy na to, jak potoczy się dalsza część meczu. Lahasani. Terwipowski, Fornalczyk wraca. Dobry powrót Fornalczyka. Dzisiaj bardzo aktywny Fornalczyk. Jest piłka zagrana w stronę Alena. Fornalczyk traci piłkę. Lahasani. Jest Terwipowski, jest Rodnicz. Musi wracać Werdong za Rodniczem. No starali się piłkarze Widzewa zdobyć bramkę. No i mamy bramkę. 59 minuta. 2-0. Werdong, Pyrka niestety nie radzą sobie z tą ofensywą. Amafale nie radzą sobie z tą ofensywą Widzewa. Zatrzymani kolejny raz. Lebę
to jest jasna postać w drużynie. 62 minuta, Kun, Kondzior. Mamy 3-1. 3-1 ten mecz miał wyglądać inaczej. Mieliśmy prowadzić, mieliśmy wygrać to spotkanie, a zaczyna Widzew z wysokiego C. Fornalczyk. Nowe gwiazdy na razie nie przynoszą zamierzonego efektu. Teraz Allen próbował zagrać tą piłkę do Listowskiego. Tarypowski. Jeszcze jest szansa na przynajmniej wyrównanie. Amofa, Kondzior, 76 minuta. 76 minuta, podążają piłkarze Puszczy Niepołomice na bramkę, ale to są widać no, nieudane te ataki, nieudane. Będzie zmiana, zejdzie Allen, wejdzie Struski. Musimy podtargnąć ten atak do przodu. Exposito zejdzie, wejdzie Aladin. Pawłowski za Kondziora. Pawłowski za Kondziora. Tutaj może zrobimy zmianę. Fornalczyk na tę stronę, Pawłowski na drugą. I spróbujemy zagrać w ten sposób ostatnie 10 minut. Banku niestety przegrywa pojedynek z Terbipowskim. Jest Fornalczyk jeszcze formalnie na tej stronie. Fornalczyk, teraz Banku. Dobrze, Banku. Schodzi do środka. Piłka do Exposito. Exposito traci piłkę. No i niestety piłkarze, którzy wejdą na zmianę, niestety nie pograją chyba zbyt długo. Allen. Exposito, Listowski ma sporo miejsca, próba strzału na nic się nie zdała. 89 minuta. Kolejny raz piłkarze Puszczy atakują, strzał z daleka zawodnika z numerem 11, Listowski, ale no, niestety przegrana w pierwszym meczu wisi w powietrzu, raczej nie będziemy w stanie odrobić tych strat. Szkoda, widzę, był drużyną do przejścia, brakło, no właśnie, czego brakło? Wydawało się, że ten ostatni mecz z KN pokazuje, że ta drużyna ma sens. Wyrównane spotkanie, raczej Widzew przeważał. Zdecydujemy się na wywiad pomyczowy, to jest początek sezonu, lecimy z wywiadem, trzeba podnieść morale tej drużyny na kolejne nadchodzące mecze. Pierwsza przegrana, Smoliński, to go zmotywuje. Nie wiem, czy Kacper Smoliński nie zostanie wypożyczony, tak jak mówiłem, albo sprzedany. Rywal był lepszy. To przejściowe oczywiście, no i będziemy starali się, żeby kolejne spotkania były już tylko lepsze. Mecz z Jagiellonią za niedługo, na który serdecznie zapraszam. Oferta transferu za Bartosza odrzucamy, wolałbym, żeby odszedł Alcho. No i niestety nie udało się tym razem, na Skrementu został sprzedany, spoko, nie udało się tym razem, ja zapraszam Was serdecznie na najbliższe oferta transferu za Kidricia, dobrze, zaakceptujemy
110, comiesięczny raport o juniorach. To kojarzymy. Kurczę, no szkoda tego początku. Mecz z Jagiellonią, potem mecz z Olaf Koczorowski. Tutaj możemy sprawdzić tych zawodników młodych. Pik. Jean Carlos. No to jest piłkarz, który dodamy go do listy życzeń. Miałby jakieś szanse się przebić. Jest też Mateusz Żukowski. Odbiory piłki gorsze, ale ogólnie nie jest najgorzej. Pomyślimy o tym Żukowskim. Pewnie nie w tym spotkaniu, nie w tym odcinku, ale w kolejnym. Zapraszam Was do subskrypcji i komentowania. Trzymajcie się, cześć.